Telewizja w Polsce kłamie, a ty jak się z tym czujesz? W zależności co oglądasz, na tego zagłosujesz. Na czerwonym pasku pieprzą w kółko farmazony, inni też rzucają gównem, tylko z drugiej strony w telewizji pokazują, jak pałują kobiety. Milicjant chciałby pić, lecz nie umie niestety, bez żadnego trybu. Panie marszałku, tu przemawiam, pierdolę wasz system, bo nie mam nic do gadania. Grzesiek był klerykiem w diecezjalnym seminarium, błyskawiczna kariera, Grześ, głębokie gardło, w końcu został biskupem. Zaczął używać hasła, wypisane jest pod herbem, per rectum ad astra. W Boga dawno przestał wierzyć, lubił święty spokój, publikacje prasowe spędzają mu sens oczu. Myślał, że wyciszy temat związany z tą sprawą. Jelito pękło, mleko się wylało. Kumpel Grzesia z podstawówki, europoseł z lewej strony, w sumie kryptokomunista, ludzi chce chwycić za mordy i zasłania się wolnością, gdy ktoś krzyż chce w gówno schować. Jak z nim wejdziesz w polemikę, zrobisz siebie homofoba. W sumie poseł od dziecka miał na ustach ateizm, lubił publicznie zdradzać to, co robi w pościeli. Rektalne zabawy też nie były mu obce, choć najgłębiej w dupie to miał chyba Polskę. Kurz na pana i plebana.